Jesteśmy instytucją głównie badawczą, badawczo-edukacyjną, tak bym nazwała profil naszego centrum. I są to studia gospodarka przestrzenna, a my zajmujemy się szeroko pojętym rozwojem regionalnym i rozwojem miast, czyli bardzo aktualną problematyką. Mamy właściwie jeden tok studiów i program studiów obejmuje teorię gospodarki przestrzennej, rozwój regionalny, politykę regionalną, rozwój lokalny, zagadnienia związane z finansami lokalnymi, z prawem samorządowym, z planowaniem przestrzennym, również z regionalnymi i lokalnymi systemami innowacji. Uczymy studentów metod analizy przestrzennej, podstaw urbanistyki oraz zagadnień związanych z socjologią miasta. To są zagadnienia, których uczymy studentów. Stawiamy na bardzo wiedzę praktyczną. Staramy się, żeby to nie była tylko wiedza wykładowa, ale także, żeby to były ćwiczenia, które są związane z naszymi aktualnymi badaniami. Również praktyki, które prowadzimy, są prowadzone w ramach naszych projektów badawczych. Nasze studia są studiami bardzo kameralnymi, ponieważ, tak jak powiedziałam, jesteśmy głównie ośrodkiem badawczym. Mamy na roku około 20 tylko studentów, więc łącznie 50 studentów na 2 latach, ponieważ są to studia magisterskie. Więc kontakt z prowadzącym, z prowadzącymi zajęcia jest bardzo bezpośredni i ta relacja student prowadzący jest troszeczkę inna niż na wydziałach, które są większe. Myślę, że atutem naszych studiów jest to, że naprawdę są inne dzięki temu, że są niewielkie grupy studentów. My kadra traktujemy studentów bardzo po partnersku. Staramy się włączać ich w nasze badania i większość naszej kadry to są nasi byli absolwenci, ponieważ już w momencie studiów zaczynają z nami pracę przy projektach. Również staramy się utrzymywać kontakt z naszymi absolwentami. Współpracujemy z nich na różnych polach, ponieważ na przykład są pracownikami Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, z którym prowadzimy również współpracę, więc po Euroregu można znaleźć pracę. Nasi absolwenci mogą pracować w urzędach samorządowych, w urzędach miejskich, ale także w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju i pracują w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, a także w różnych agendach europejskich. W agencjach rozwoju regionalnego i lokalnego, w jednostkach statystyki publicznej, w firmach konsultingowych, które zajmują się właśnie konsultingiem i doradztwem w zakresie rozwoju regionalnego, pisaniem strategii na przykład regionalnych, w instytucjach europejskich i organizacjach międzynarodowych. Na przykład mamy swoich absolwentów w Parlamencie Europejskim, w regionalnych biurach planowania przestrzennego. A powiedz mi, Anna, czy rozmawiałaś też z jakimiś studentami z tego wydziału może? Dokładnie tak. Złapałam jednego ze studentów, który troszeczkę opowiedział mi o tym, co myśli o swoich studiach. Studia są, powiedzmy, i trudne, i nietrudne, ale na pewno ciekawe. Ja jestem zadowolony osobiście. Wcześniej studiowałem też gospodarkę przestrzenną, ale w nieco innym programie. I na pewno to jest bardzo duży wpływ na mój rozwój. Ja te studia jestem bardzo zadowolony.